Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Platforma Obywatelska zaliczyła poważną wpadkę. Chciała uderzyć w premiera Mateusza Morawieckiego, przekonując, że prowadzi prorosyjską politykę. Użyte słowa szefa rządu były jednak cytatem z Donalda Tuska. Platforma Obywatelska zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, które wskazuje na prorosyjskie działania premiera Mateusza Morawieckiego. Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich. Problem jednak w tym, że wyrwane z kontekstu zdanie było w rzeczywistości cytatem z Donalda Tuska, przytoczonym przez szefa rządu. Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina i wtedy właśnie, równo 15 lat temu, powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich. Spot szybko zniknął z profilu Platformy Obywatelskiej, a politycy partii próbują przemilczeć sprawę. Ten spot wtopą nie był. Ten, który został ściągnięty teraz, ten najnowszy z social mediów Platformy Obywatelskiej. Pokazywały prawdziwe działania rządu Morawieckiego. Dzięki internetowi manipulacje łatwo zweryfikować. Z drugiej strony sieć jest idealnym narzędziem do manipulowania wyborcami. Platforma Obywatelska liczy na ludzką naiwność, wskazuje socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Być może dla wielu z tych ludzi obraz premiera Morawieckiego mówiący o przyjaźni z Rosją gdzieś tam utkwi. Może nie wszyscy interesują się tym, że to było zmanipulowane. W ostatnim czasie manipulacji i kłamstw w wykonaniu Platformy jest coraz więcej, wskazuje poseł Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska zawsze była dobra w tych właśnie takich fake newsach, w takich właśnie podżeganiu czy szczuciu na innych. A teraz mamy do czynienia czymś, co wydaje mi się jest pokazanie takie, że oni nie cofną się przed niczym. Platforma oskarża polski rząd o prorosyjskość, tymczasem to jej członkowie wypowiadają słowa, które podchwytuje później moskiewska propaganda. A pan wierzy w to, że rząd PiS-u przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Twierdził były szef polskiej dyplomacji, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. Wcześniej polityk sugerował, że to Amerykanie wysadzili gazociąg Nord Stream, przypomina profesor Arkadiusz Jabłoński. To jest clue wpisów pana Sikorskiego, sugerowania, że Polska ma jakiś interes w prowadzeniu czy w pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją. No to są tego typu zagrywki. Zaklinać rzeczywistość próbuje cały czas Donald Tusk. Próbuje odciąć się od obciążającej go przeszłości 8 lat rządów koalicji PO-PSL. Niedawno przekonywał, że w trakcie protestu górników pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej 8 lat temu nikt nie strzelał do górników. Nikt nie zginął, nikt nie był ranny, nikt do górników nie strzelał. W trakcie protestu policja użyła broni gładkolufowej. Poszkodowanych zostało ponad 20 osób, w tym reporterka telewizji Trwam. Donald Tusk unika też tematu wyprowadzenia 150 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych. Dziś przekonuje, że nikt nie stracił nawet złotówki. Z kolei jesienią 2013 roku mówił: pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Politycy, manipulując faktami i wypowiedziami, liczą na krótką pamięć wyborców. Ludzie nie do końca będą w stanie sprawdzić, na ile jakieś kłamstwa są tutaj możliwe do zweryfikowania. Zbliżające się wybory parlamentarne oraz wzmożone działania kampanijne będzie przynosiło kolejne manipulacje. Wyborcy muszą być zatem bardzo czujni. Obecność Joe Bidena w Polsce to wyraz wdzięczności dla Polaków, słyszymy z Białego Domu. Rozpoczynająca się w przyszłym tygodniu trzydniowa wizyta amerykańskiego prezydenta to także wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa oraz całej wschodniej flanki NATO. Tak było niemal przed rokiem. Miesiąc po rosyjskiej agresji na Ukrainę 25 marca 2022 roku Joe Biden przybył do Polski. W Warszawie spotkał się z ukraińskimi uchodźcami, w Rzeszowie z amerykańskimi żołnierzami.
oraz z najważniejszymi przedstawicielami polskich władz. Amerykański przywódca wygłosił też przemówienie na warszawskim Zamku Królewskim. Niech tu i teraz słowa Jana Pawła II zapłoną tak jasno dzisiaj. Nigdy nie odpuszczajcie sobie nadziei, nie wątpcie, nie pozwólcie utracić ducha, nie lękajcie się. W najbliższy poniedziałek Joe Biden znów przyleci do Polski, pierwszy raz w historii. Amerykański przywódca będzie nad Wisłą dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy. Wizyta Joe Bidena w Polsce ma być sygnałem właśnie dla Polaków, pewnym gestem podziękowania za nasze wsparcie dla Ukrainy, za przyjęcie ukraińskich uchodźców, za konsekwentną politykę antyrosyjską. Podkreśla politolog Michał Wojtyło, podobny głos na temat Polski słychać z Białego Domu. Polska jest zagorzałym sojusznikiem, niesamowicie wspiera Ukrainę, jest hojnym gospodarzem dla amerykańskich żołnierzy i dla milionów ukraińskich uchodźców. Polacy boksują w cięższej wadze. Prezydent Biden podczas trzydniowej wizyty w Polsce ma wygłosić przemówienie na temat wojny na Ukrainie. Będzie rozmawiać z władzami kraju o współpracy polsko-amerykańskiej oraz spotka się z liderami państw wschodniej flanki NATO, które tworzą bukaresztańską dziewiątkę. My nigdy nie zabiegamy tylko o siebie, zabiegamy też o wspólny interes i jeśli gdziekolwiek jedziemy, to najpierw uzgadniamy stanowisko z naszymi partnerami z Litwy, Łotwy, Estonii. Rozmawiamy także i z partnerami z Czech czy Rumunii, bo razem jesteśmy po prostu silniejsi. Podkreśla szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej minister Marcin Przydacz. Konsultacje z liderami wschodniej części Paktu Północnoatlantyckiego to element przygotowań do wakacyjnego szczytu NATO w Wilnie. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą działać zdecydowanie, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim wzmacniać nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a więc skłonić naszych sojuszników do tego, by skierowano większe siły tutaj militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy na wschodniej flance NATO. Wschodnia flanka oczekuje jasnych gwarancji bezpieczeństwa. Za tym muszą iść konkretne i realne deklaracje, nie na papierze, od największego partnera, czyli Stanów Zjednoczonych, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Był to element architektury odstraszania. To jest bardzo istotne, aby był jasny sygnał w stronę Rosji, że ani kroku dalej, ani centymetra Unii, ani centymetra NATO nie zostanie przekazane Rosji. Najbliższy czas to także rozmowy i decyzje o dalszym wspieraniu Ukrainy, tym bardziej, że Rosja dąży do kolejnej eskalacji zbrodniczej wojny. W kwaterze głównej NATO trwa dwudniowe spotkanie ministrów obrony sojuszu. Tak mówił jeszcze przed rozpoczęciem rozmów sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Nie widzimy żadnych oznak, że prezydent Putin przygotowuje się do pokoju, wręcz przeciwnie, przygotowuje się do kolejnej wojny, nowych ofensyw i nowych ataków. W październiku kończy się trzykrotnie przedłużana kadencja Jensa Stoltenberga. Według niemieckiego dziennika Die Welt głównymi kandydatami na stanowisko sekretarza generalnego NATO są premier Hiszpanii Pedro Sanchez i brytyjski minister obrony Ben Wallace. Niewykluczone jednak, że w obliczu wojny na Ukrainie Jensa Stoltenberga zastąpi ktoś pochodzący ze wschodniej flanki paktu. Byłoby to wymierny znak. Znak właśnie znaczenia państw naszego regionu pod, można powiedzieć, nie tyle przywództwem, co skupionych wokół Polski, bo tutaj Polska odgrywa olbrzymią rolę. Podkreśla szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko sekretarza generalnego z naszej części sojuszu wymieniane są premier Litwy Ingrida Simonite oraz szefowa rządu Estonii Kaja Kallas. Ogromne wsparcie trafia do jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym kraju. Dzięki rządowym dotacjom są coraz lepiej wyposażone. To zwiększa bezpieczeństwo nas wszystkich. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Z takim zawołaniem działa w Polsce ponad 16 tysięcy jednostek OSP. Jak syrena zawyje, my jedziemy. Wyjeżdżają nie tylko do pożarów, ratują ofiary wypadków, pomagają w trakcie kataklizmów. Ofiarnie służyli w trakcie pandemii.
To fenomen, mówi szef MSWiA minister Mariusz Kamiński. Kilkaset tysięcy obywateli zaangażowanych konkretnie w realizację niezwykle ważnego zadania, jakim jest bezpieczeństwo publiczne w małych miejscowościach. Do jednostek OSP od paru lat płynie strumień pieniędzy. Udało się już kupić blisko 3000 nowoczesnych wozów strażackich. W tym roku planowany jest zakup kolejnych 668 pojazdów dzięki współpracy resortu klimatu i MSWiA. Robimy to dlatego, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Ruszyły także nabory wniosków na dofinansowanie zakupu mniejszego sprzętu i wyposażenia przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowaliśmy na ten cel ponad 62 miliony złotych, mówi minister klimatu Anna Moskwa. W tym roku wesprzemy 3300 ochotniczych straży pożarnych, tak żeby mogły kupić nowy sprzęt. Połowa środków pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doceniamy służbę strażaków, mówi wiceprezes funduszu Sławomir Mazurek. Pomagają ratować ludzkie życie i mienie, ale także biorą udział w akcjach związanych z tym, co jest związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak ekstremalne nawalne deszcze, jak susze, jak powodowane przez te susze pożary. I ten sprzęt, który finansujemy, pozwala strażakom jeszcze efektywniej spełniać swoją misję. Przez dziesięciolecie jednostki nie otrzymywały żadnego wsparcia. Teraz to się zmienia. OSP w Tomaszowicach na Lubelszczyźnie otrzymała 20 tysięcy złotych. Udało nam się kupić głównie sprzęt ochronny, mówi prezes jednostki Marek Wójcik. Co najważniejsze jest ochrona dróg oddechowych, aparaty nadciśnieniowe powietrzne, dwie sztuki. Pełne wyposażenie z czujnikami bez ruchu i maski, także kompletne. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach na Podkarpaciu zakupiła sprzęt ułatwiający walkę ze skutkami podtopień, mówi jej prezes Krzysztof Duszkiewicz. Dzięki tym środkom kupiliśmy pompę szlamową wysokiej wydajności. Ze względu na to, w jakim położeniu jesteśmy, no to taki sprzęt nam jest potrzebny. Poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowują również remonty strażnic, mówi prezes funduszu w Krakowie Kazimierz Koprowski. Dofinansowujemy oczywiście tą część, nazywamy to środowiskową, czyli termomodernizację całego obiektu, w tym docieplenie ścian, przegród, wymianę okien, drzwi wejściowych, bram garażowych. Realne wsparcie trafia również do zasłużonych strażaków, którzy przeszli na emeryturę, otrzymali specjalne dodatek, przypomina poseł Fryderyk Kapinos. To jest 2400 na rok, takie środki otrzymują strażacy ochotnicy, którzy są już na emeryturze, a działali w straży czynnie przez 25 lat mężczyźni, 20 lat kobiety. Do tej pory specjalne świadczenie otrzymało ponad 100 tysięcy strażaków ochotników. Służby ratunkowe w Turcji i Syrii cały czas przeszukują gruzowiska. Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 41 tysięcy. Ten młody mężczyzna pod gruzami spędził 198 godzin. Żyje, znalazły go służby ratunkowe. Niestety nadzieje na to, że takich żywych osób jest więcej, z każdym dniem maleją coraz bardziej. Rośnie za to liczba ofiar śmiertelnych. Mieszkańcy Turcji i Syrii cały czas nie mogą uwierzyć w to, co się stało. W ciągu jednej nocy przeżyliśmy trzęsienie ziemi, jakiego nie widzieliśmy od tysięcy lat. Do szpitali polowych i medycznych punktów trafia coraz mniej osób z obrażeniami spowodowanymi bezpośrednio trzęsieniem ziemi. Pacjentów jednak nie brakuje. Infekcje górnych dróg oddechowych to są te choroby, które zaczęły się pojawiać, a także choroby przewlekłe. Rządowy szpital ma ograniczone usługi, ponieważ budynek jest uszkodzony, więc pacjenci przychodzą do nas. Ludzie potrzebują także wsparcia psychicznego. Coraz więcej pacjentów jest z zespołem stresu pourazowego. To wynik trzęsienia ziemi, tego co widzieli. Z tego powodu pacjenci mają ataki paniki. Boją się osoby starsze. Boją się dzieci. Teraz, gdy coś słyszy, mówi drżenie, a gdy słyszy głośny dźwięk, wpada w przerażenie, myśli, że jest to trzęsienie ziemi lub drżenie. Wiele organizacji ruszyło z pomocą. Wśród nich jest Caritas Polska, a także Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zaangażował się także UNICEF. Jak widzicie, to zbiorowe schronienie.
schronisko, które kiedyś było szkołą, a teraz przyjmuje rodziny, które straciły domy i bliskich. To tylko jedno z 200 schronisk, w których UNICEF przy dużym wsparciu partnerów i pracowników organizacji humanitarnych na miejscu oferuje bardzo potrzebne usługi związane z pierwszą pomocą psychologiczną. I choć to kropla w morzu potrzeb, tym, którzy ucierpieli, daje bardzo potrzebną nadzieję. Otrzymaliśmy pomoc wielu dobrych ludzi. Teraz potrzebujemy tylko jedzenia i wody, nic więcej. Dzięki Bogu schroniliśmy się teraz w tym namiocie. W trzęsieniu ziemi ucierpiały nie tylko budynki mieszkalne, ale również szkoły, szpitale i kościoły. Eksperci szacują, że tylko w Turcji straty gospodarcze mogą wynieść ponad 80 miliardów dolarów, co stanowi około 10% PKB kraju. Rosja planuje przeprowadzić zamach stanu w Mołdawii, alarmuje prezydent kraju Maja Sandu. Doniesienie nie potwierdza amerykański wywiad. Do dokumentów potwierdzających rosyjskie plany dotarły m.in. władze Ukrainy. W zeszłym tygodniu mówił o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Informację potwierdziła też Mołdawia. Plan przewrotu przewiduje dywersję z zaangażowaniem ludzi udających cywilów, posiadających przygotowanie wojskowe. Przewiduje przeprowadzenie ataków na budynki administracji państwowej oraz wzięcie zakładników. Operacje dywersyjne mieli przeprowadzać odpowiednio wyszkoleni obcokrajowcy. Głównym celem Rosji, co podkreślała prezydent Maja Sandu, jest zmiana władzy w Kiszyniowie na władzę, która będzie lojalna wobec Moskwy. Co postawiłoby nasz kraj w służbie Rosji oraz zatrzymało proces integracji europejskiej. Amerykański wywiad nie potwierdza doniesień, ale Biały Dom jest nimi, i tu cytat, głęboko zaniepokojony. Z pewnością nie wykraczają one poza granice zachowania Rosjan i absolutnie jesteśmy z mołdawskim rządem i narodem. Taki scenariusz jest możliwy, ocenia profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, bo Mołdawia znajduje się w kręgu zainteresowania Kremla. Natomiast w tej chwili, po wojnie, w trakcie wojny na Ukrainie, ma to jeszcze jedno znaczenie. Kontrola nad państwami, które ongiś znajdowały się w rosyjskiej strefie wpływów. Zamach stanu w Mołdawii jest zagrożeniem dla Kijowa. Rosja może wykorzystać przejęcie Mołdawii przeciwko Ukrainie, wskazuje politolog profesor Rafał Juchnowski. Po pierwsze, Ukraina pozbawiona by została państwa przychylnego u swoich granic. Po drugie, stanowiłoby to dogodne dla Rosji wzmocnienie jej pozycji na Morzu Czarnym i wyjście na Bałkany. Rosja nie jest w stanie przeprowadzić bezpośredniego ataku na Ukrainę z Naddniestrza, regionu kontrolowanego przez rosyjskich separatystów. Jednak region ten może stać się dla Rosji zapleczem do działań dywersyjnych i szpiegowskich, ocenił zastępca sekretarza generalnego NATO. Rosja ma wystarczająco dużo problemów na Ukrainie, a my musimy pomóc Ukrainie stworzyć jak najwięcej problemów dla Rosji. Musimy być bardzo ostrożni i unikać ryzyka eskalacji. Rosja kontynuuje ofensywę w Donbasie, ale postępy, które odnosi na froncie, są niewielkie. Kijów ofensywę przeprowadzi wiosną, mówił po spotkaniu z ministrami obrony sojuszników Ukrainy w Brukseli sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, współpracując z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby zapewnić Ukrainie jak najszybciej i jak najwięcej amunicji. Na razie nie ma wspólnej deklaracji państw NATO dotyczącej przekazania Ukrainie myśliwców. Kijów apeluje o dostawę F-16. To były informacje dnia z Panem Bogiem.